Tosiu. Tosiu. Musimy zaczynać. Tosia dzisiaj bardzo zapragnęła uczestniczyć w jakichś zawodach. Uwielbia zawody. Spójrzcie. Ma przyklejony język. Umówiłyśmy się przed programem, że wygra ta, która dłużej wytrzyma w takiej pozycji. I tym duchem, oczywiście Tosia, wygrałaś, już możesz przestać, już możesz odkleić język. No dobrze. Tym duchem zawodów, rywalizacji, witamy Was bardzo serdecznie w 34. odcinku z Tosią to proste, czyli? Czyli logopedia na wesoło. Zaczynamy. To się niezmiennie próbuje ze mną wygrać, co oczywiście nie jest trudne, bo Tosi język jest bardzo, ale to bardzo sprawny. Tosieńku, wygrałaś, znowu wygrałaś. Tak, wygrałaś. A, to cudownie. Tosiu, opowiedz naszym widzom, co takiego przed chwilą robiłaś. Bujałam język sobie i wygrałam znowu z tobą. Tak, to wiem, ale dlaczego bujałaś? Co takiego w tym bujaniu było charakterystycznego? No, w bujaniu to, że dotykałam raz góry, raz dołu zębów. To znaczy tutaj za zębami i tutaj za zębami. Cudownie. To może jeszcze raz pokażesz widzom bardzo dokładnie. Myśmy to ćwiczenie już kiedyś wykonywały, ale dzisiaj postanowiłyśmy Wam zaproponować taką cudowną zabawę. Bo często jest tak, że jest potrzeba, mówiąc wprost, musicie wykonywać jakieś ćwiczenia, by udoskonalić Waszą wymowę. I możecie pobawić się tak, jak ja dzisiaj z Tosią. Czyli w zawody. Możecie zrobić rywalizację w domu, na przykład między waszym rodzeństwem, albo poprosić mamę lub tatę, żeby razem z wami wykonywała te ćwiczenia i możecie sobie nastawić, nie wiem, jakiś budzik i zrobić zawody, kto dłużej wytrzyma, na przykład przyklejając język, tak jak Tosia, do podniebienia, czyli do waszego nieba w buzi. Tosia wygrała, ale co możemy jeszcze zaproponować w zawodach? Co takiego bardzo lubisz, Tosiu, robić? Jakie ćwiczenia językowe? No, lubię tak przyklejać, o! I potem udawać, że nie mogę odkleić języka. I właśnie lubię to bujanie. I lubię jeszcze zabawiać się w chomika. To znaczy, mój język udaje chomika. Zobaczcie, to najlepiej potrafi Kasia. Tutaj wygrywa zawsze ze mną. To ja może pokażę na sobie, co? No, ja też będę robiła przecież. Tak, wiem, Tosiu. Trzy, cztery. To ćwiczenie wykonujemy przy zamkniętej buzi. Wasz język zamienia się w chomika i biega jak szalony po całej buzi. Ale uwaga, uwaga! Nie pozwalamy mu wyjść na zewnątrz. No bo tak, bo przecież jest zimno i chomik mógłby nam się gdzieś zgubić, zachorować i w ogóle. No to dobrze, tak, Tosiu, zgadzam się z tobą. Więc w zawodach może uczestniczyć cała rodzina i możecie robić przeróżne ćwiczenia. A może macie jakieś ćwiczenia zadane przez logopedę, które koniecznie musicie codziennie wykonywać. Napiszcie o tym w komentarzu. Ta 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 ta
tatusiu, możesz powiedzieć, co takiego robisz? Tak, mogę. Znowu się bawię z Kasią w zawody. Nabrałam dużo powietrza, oczywiście wdech nosem. I liczymy, która z nas na jednym wydechu powie więcej razy słowo mama albo tata. Zobaczcie, tak jak ja. Kaśka, licz. Dobrze, Tosiu, będę liczyć. Uwaga, co będziesz mówić, jaki wyraz? No, najpierw powiem mama, bo to jest taki bardzo prosty wyraz. No to, Tosiu, wdech nosem. Powietrze wędruje nam do przepony, czyli do takiego miejsca tutaj, w okolicach waszych żeber, tutaj w okolicach brzucha. Spróbujcie sobie nabrać powietrza nosem. Wtedy nie unoszą się co, Tosiu? Ramiona! Uwaga, próbujemy. I ja teraz biorę wdech i mówię mama, a ty licz. Dobrze, będę liczyć. Uwaga. Mama, 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 mama. Tosiu, jak długo? No czemu mi przerwałaś? Już było 20, chyba 3 razy. No i jeszcze mogę dłużej. Ciekawa jestem, ile razy wy możecie powiedzieć na przykład słowo mama, albo tata, albo baba, albo babcia. Co tam chcecie? Ja lubię mówić mama, albo tata, albo Kasia. Lubię mówić Kasia, 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 Tosiu. Myślę, że wszystko jest jasne. To znowu zawody. Napiszcie na kartce, gdy zaczniecie rywalizować z kimkolwiek, ile razy powiedziała na przykład wasza babcia, mama, tata, wujek albo siostra, brat jakiś wyraz i ile razy wy na jednym tylko wdechu i wydechu. Pamiętajcie, zawsze wdech nosem. I znowu będą zawody. Tosia uwielbia rywalizację, naprawdę. Myślę, że wy również. Dzisiaj trochę pamięci, ale ruchowej. Uwaga, uwaga. Tosia będzie wykonywała różne czynności. Czynności. Będzie wykonywała różny ruch. Na przykład, co Tosiu będziesz robiła? Na przykład będę raz stała na prawej, a potem na lewej nodze, potem na przykład podniosę rękę tak, albo prawą tak, albo skinę głową na przykład tak. Zresztą zobaczcie, bo to jest taka nasza propozycja. Ale uwaga, uwaga, my dzisiaj będziemy się troszeczkę posiłkować, ale ładnie powiedziałam, prawda? No tak. Będzie nas wspierała Tosiu, towarzyszyła tej zabawie, co? No muzyka, czemu mi przerywasz? Przepraszam. No to uwaga. Teraz będzie muzyka i uwaga, będę wykonywała różny ruch. Uwaga. Hop. Hop. Bo to jest tak. Ja wykonałam dane ruchy, a druga osoba teraz musi powtórzyć dokładnie to, co ja. Tylko ja trochę wam udziwniłam, bo mnie trochę nosi ta muzyka. Ale uwaga, to ja spróbuję jeszcze raz, tylko prościej, a potem powiemy sobie wspólnie, co ja takiego
Zrobiłam, dobrze? Co było pierwsze, drugie, trzecie i może do czterech, dobrze? Czyli zrobię cztery ruchy. Gotowi? Bo ja tak. Hop! Hop! Hop, 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 hop. No i uwaga, co takiego robiłam jako pierwsze? Najpierw co robiłam? Powiem wam, skakałam na prawej nodze, potem, chyba wiecie, na lewej, potem skakałam sobie do góry, robiłam hop, 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 a potem uruchomiłam swoją lewą rękę. Tosia. Dzisiaj bardzo dobrze się bawię, jak zwykle. Zauważyłam. Kochani, to jest cudowne ćwiczenie. Zarówno uruchamiacie wtedy swoją pamięć, ale też pamięć waszego całego ciała. Czyli możecie wymyślać, jak zwykle, możecie użyć sobie naszego podkładu muzycznego, ale może wam zwyczajnie i najprościej pomóc w tym jakiś domownik albo ktokolwiek, klaszcząc, albo tupiąc, albo kłapiąc łapą o stół. Tosiu, co to znaczy kłapać się łapą o stół? No tak, no weź rękę. Tak? No i teraz uderz o stół. A, to jest kłapanie łapą o stół? No tak. Dobrze, to się mnie czasem zaskakuje. Kojarzycie na przykład dźwięki wysokie, takie ti, 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 i takie niskie, takie bu, 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 bu. Na pewno. I kochani, dzisiaj pobawimy się trochę tymi dźwiękami. Muszę wstać, bo aż mnie energia rozpiera. Oj, oj. No to Siunia, wstawaj. Opa. O, jestem, jestem, jestem. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie chodzić albo o na piętach, albo hop, na palcach jak baletnice. Ale to zależy, jaką muzykę usłyszymy. Jakby to rozwiązać w domu, kiedy nie macie na przykład instrumentu, na przykład pianina, bo na pianinie to łatwo. Tam są wysokie, a tu są niskie. Jak to zrobić? No możecie na przykład wziąć sobie pokrywkę i drugą pokrywkę. Jak będzie mała pokrywka, to będą dźwięki takie niskie i delikatne. A jak będzie duża pokrywa, to będą grube. Albo możecie wziąć garnek duży i na przykład uderzać w niego znowu ręką. To wtedy będą dźwięki niskie. No możecie się jakoś umówić, coś tam wymyślić. Ja proponuję najprostsze rozwiązania, czyli rzeczy, które znajdziecie sobie na przykład u mamy w kuchni. Ale ja teraz pokażę wam, jak będę się bawić. Uwaga, uwaga, muzyka start i... A teraz widzieliście? A teraz będzie trochę inna muzyka i zobaczycie, co będę teraz robić. Wysoko było, prawda? Było tak trochę cieniej, a poprzednio było grubiej. Gdy nie macie na przykład dostępu do garnka albo pokrywek, to wystarczy poprosić mamę albo tatę, żeby mówili jak taka pani na szpileczkach, ta 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 ta. A
potem tatę poprosić, żeby mówił tak, tak nisko, jak na przykład, o, wiem, jak święty Mikołaj. I wtedy macie wysoko, nisko, palce, pięty i możecie sobie chodzić, spacerować, biegać w rytm tego, co usłyszycie. Smutno mi bardzo. Czemu, Dosiu? No bo już musimy się pożegnać. Dosieńku, ale przecież za jakiś czas znowu spotkamy się z naszymi widzami i znowu przygotujemy jakieś, myślę, że interesujące zabawy. No tak, ale ja chciałam jeszcze się pobawić dzisiaj w rywalizację. Trochę mi mało. Dosiu, to ja myślę, że jeżeli tak bardzo lubisz rywalizować, lubisz współzawodnictwo, to możemy kolejne ćwiczenia, kolejne zabawy przygotować znowu w takim duchu, w takiej tonacji, z taką charyzmą. No dobrze, już przestań. Dobrze, to przestaję. Kolejne ćwiczenia w odcinku 35 też będą z zawodami. No i tyle. Kochani, bardzo wam serdecznie dziękujemy za dziś. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak nasza Tosia. Jeżeli tak, to bardzo was prosimy o to, byście wysłali może jakieś zdjęcia albo nadesłali komentarze. Prawda, Tosiu? Tak, bardzo na nie czekamy i do zobaczenia. Tęsknię znowu. Pa! Pa! Thank you.